Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Dzisiaj w warunkach działkowych, gdyż było nieco prac do wykonania tutaj wiosennych, czy późnowiosennych, także troszeczkę było trzeba się narobić, ale jakby w kontekście całej ogólnej pracy można powiedzieć, że nagroda jest naprawdę no piękna. Jak najbardziej wynagradza te tutaj trudy, które można było sobie zadać. Fortunatus Wild Barley Wine, Barley Age z browaru Fortuna, które niefortunnie, można powiedzieć, że pierwsza butelka niestety stłukła się w trakcie transportu. Na szczęście mam drugą, dostałem drugą, także dzięki wielkie Marcinie za dostarczenie tutaj tej drugiej butelki. No i słuchajcie, cóż to takiego jest? Jest to Bardi Wine. Podstawą tego piwa jest właśnie barley Wine, który ponad rok temu trafił do beczek po czerwonym winie. Chyba tam chyba jakieś tego typu czerwone wina Merlot, tego typu były leżakowane, wcześniej dojrzewały w tych beczkach, później właśnie trafił tam Bardi Wine. Zaszczepiono go dzikimi drożdżami, właśnie. Eee, słuchajcie, jest nazwa, aczkolwiek jest tak pokrętna. No dobra, spróbuję przeczytać, kalecząc oczywiście. Ten język nomy, Bretanomycy z Brukselenii, z Trois Chyba przeczytałem to z jakimkolwiek fatalnym akcentem, ale niech będzie. 27 BLG, 13,1% alkoholu. No i numer butelki 2222. Także cztery dwójki. Można powiedzieć, że jak semestr na studiach. Cztery dwójki. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o składniki. Mamy tutaj wodę, słodynię pale ale, Kuki, Karmelowy, Czekoladowy, Ekstrakt słodowy, jęczmienny, słód pszeniczny, z chmieli, amarillo, columbus, citra, chinu, drożdże, WLP 648, właśnie ta nazwa, którą przeczytałem, ale już nie przytoczę i ponownie, oraz US05. E, piwo niefiltrowane i niepacaryzowane, możliwy naturalny osad na dnie butelki. Tak jest. No dobra, etykieta fajnie zgrana, bardzo ładna, tak, dobrze wykonana z ładnego papieru. E, nieco różniąca się oczywiście od standardowych e, etykiet. No i co ciekawe, także 0,33 buteleczka, co jest też raczej w sumie niespotykane, jeżeli chodzi o Fortunę, ale miło. E, fajnie, że taki pełny kraft, pełny po prostu duch kraftu tutaj wylatuje, aż kipi z tej butli, komary nie tną. Może wytrzymam ten atak. Przystępuje w takim do, do degustacji. Zobaczmy, co tutaj się okaże, czym się tutaj pochwali i czym mi wynagrodzi ten dzień. Szkiełko, jak najbardziej, degustacyjne. Takie tutaj udało mi się znaleźć. Wydaje mi się, że do tego typu piwa będzie tutaj pasować idealnie. Naprawdę się prezentuje w tym naprawdę tutaj pięknie, można powiedzieć. Słuchajcie, barwa eh, mocno taka rubinowa, no czerwona wręcz, wpadająca właśnie tutaj w czerwień. Delikatne refleksy na bokach. Piana nie za dużo, ale w sumie nawet jak byłaby delikatnie większa, można powiedzieć, że tak jak będzie za duża w tym szkiełku. Prezentuje się naprawdę ładnie, bardzo dojrzale. Jakby do tego, od takie przebarwienia tej czerwieni jeszcze tutaj do tego wychodzą jakby z beczki. No ale nie ukrywam, że najmocniej interesuje mnie tutaj aromat, a także ten smak, który się tutaj zaraz roztoczy. Ojej, ale aromat jest taki intensywnie. Mm, połączenie, słuchajcie. Można powiedzieć, że czerwone, dojrzałe wiśnie. Do tego jak najbardziej tej nut takich sporo dzikich tutaj dochodzi. Czyli między innymi, nie wiem, tak zwanych końs końskiej derki, jak to niektórzy potocznie nazywają. Coś takiego się tutaj znajduje, odlatuje, ale także bardzo mocno wysuszone owoce typu figa czy daktyle suszone takie no ten wręcz taki melasa do tego dochodzące czy cukier trzcinowy naprawdę pięknie to się prezentuje ale z tej dzikości ta dzikość właśnie stawia taką fajną kwaśną taką lambikową delikatną woń się pojawia i bardzo jakby mm, Fajnie studzi, jakby temperuje ten słodki aromat tego piwa, ponieważ przełamuje tą słodycz, która jest tutaj raczej dominująca. Ta słodowa baza jest takim spora. No i dobra, no to weźmy u pierwszego łyka i zobaczmy, czego się tutaj spodziewać. Mm. No dobre to. Pyszne. To jest po prostu pyszne. Słuchajcie. Mm. Ta, znów ta słodowa baza, przepyszna w pełni, właśnie, ale dobrze rozgrzewa teraz po przełku. Czucie, po prostu jak kropla po kropli spływa w dół, żądka. E, Jakby ta przepotężna, słodowa baza, e, która jest tu przeplatana właśnie figami, e, czy rodzynkami ale także wiśniami, takimi winnymi nutami, bo one są raczej dosyć solidnie wyczuwalne. I Jest przeplatana po prostu tymi lekko kwaskowatymi e, takimi przełamaniami, jakby czereśniami może do tego dochodzącymi. I tym smakiem takim właśnie typowo lambikowym, takim końskim, takimi derkami, e, końskimi stajnią wręcz, tak jak niektórzy nazywają, e, dowitniej, ale jest naprawdę... Przepotężne, ułożone, no jest fantastycznie zgrane, tak naprawdę. I co jest najlepsze, że w czuć tą taką przyjemną, słodową won, won na języku. Do tego potem dochodzi ta kwaśność, a na końcu ten taki rozgrzewający finisz. Zobaczcie, jak to się pije. To jest wręcz taki właśnie rumowy posmak, ale z dodatkiem, jakby limonki, bo jest ta kwaśność fajnie podkreślająca, tutaj finiszująca to piwo wraz z tym alkoholem. No jest. Przezbudowane, jest przepotężne, ale jednocześnie jest tyle charakternych smaków, że z tego jednego piwa spokojnie można by zrobić trzy, tak naprawdę. Bo jest tyle tego różnych tutaj wariacji smakowych, które do tego dochodzą. I wydaje mi się, że taki ten czereśniowy, dla mnie taki czereśniowo-lekko malinowy także jakby posmak, ale takich wczesnych malin, takich właśnie kwaśnych, nieco takich jeszcze zielonkawych jakby właśnie do tego dochodzących. No, jak dla mnie aromat naprawdę jest taki lekko, e, wydaje się z, taki scukrzony, ale ta, ten cukier i to wszystko jest fajnie dograne taką właśnie kwaśnością. E, ale co jest najlepsze, że w ogóle jakby oprócz tego rozgrzewania delikatnego, które jakoś tu się pojawia, to w sumie tych 13% alkoholu zupełnie tutaj nie czuć, e, co jest bardzo jakby nie patrzeć zwodnicze. E, no, ale piwo tutaj w szkle naprawdę prezentuje się wybitnie, pięknie. Także jeszcze biorę sobie ostatniego łyczka. No i ten finish po prostu, no można powiedzieć, że nie nudzi się, nie jest ulepkowate, nie jest przesłodzone, jest bardzo fajnie zgrane i coś takiego lekko jakby przypieczonego od chleba żytniego dodatkowo się pojawia gdzieś tam w tle przy ojku końcowo. Także można powiedzieć, że fantastyczne piwo, świetnie zgrane. No i znakomity projekt, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, czas, jaki jest temu poświęcony i ilość różnych dodatków, która została tutaj jakby włączona w to, żeby piwo zostało znakomicie zgrane, jakby w jedną całość. Świetne piwo, naprawdę. Marcin, gratulacje, znakomite. Moi drodzy, trzymajcie się. Pogoda na szczęście teraz sprzyja, już nie pada, choć rano padało. Może. Może się zrobić nieco cieplej, jest ja nam to szansa. <gry> Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!